Właśnie miałam montować swoją pełną powagi mowę, którą przed chwilą nagrałam i w której rozkładam na czynniki pierwsze oficjalną odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na naszą petycję, w której proponuję dalszą strategię walki z zapędami ekologów, gdy nagle, niczym cios między oczy, czy raczej pięścią w okulary, wpada mi w oczy miniatura filmiku z kanału Zajączkowskiej. Zajączkowska Hernik, nie tracąc formy, dalej wałkuje temat futrzarstwa. Dlaczego? Bo wie, że to się sprzedaje, polaryzuje opinię publiczną, jak kiepski program w prime time. Liczy pewnie, że coś skapnie z łaskawości antywegańskiego fandomu. Najwyraźniej postanowiła budować swoje poparcie polityczne na przeciwnikach etyki. Jednak to nie cynizm ani wyrachowanie najbardziej w tym wszystkim uderza. Nie, to niewyobrażalna tempota. Bo jak, pytam się, można na jednej miniaturze połączyć hasła wyzwolenia zwierząt i ekologii? Kogo ona właściwie nazywa ekoświrami? I jak się to ma do tych, którzy walczą o prawa zwierząt? Czy ona w ogóle pojmuje slogany, które wrzuca na swoje miniaturki? I czy wie, o czym mówi? Czy wie, czego dotyczy tematyka, którą sygnalizuje w swoich tytułach, hasłach? Po prostu ręce opadają na widok tak głębokiej niewiedzy i ignorancji, i to jeszcze u polityka. Może wyjaśnijmy to najprościej jak się da, bo najwyraźniej ktoś tu rozminął się z logiką gdzieś na etapie podstawówki. Wyzwolenie zwierząt to idea, która mówi, że zwierzęta mają prawo żyć wolne od ludzkiego wykorzystywania, czyli żadnych klatek, rzeźni, polowań, hodowli, cyrków czy futer i również bez ludzkiej klasyfikacji, próby zdefiniowania ich roli na przykład w ekosystemie. Życie myszy polnej jest tyle samo warte, co pandy śnieżnej i co człowieka. Każde życie jest po prostu święte. Według wegan, pies, krowa, świnia, lis i mysz mają ten sam status i nie są dzielone według ludzkiej fanaberii. Ten do przytulania, ten do jedzenia, a tamten do odstrzału, bo mi grządki rozkopuje. A teraz przejdźmy do ekologów, którzy... Uwaga, Zajączkowska, trzymaj się mocno, bo to może być skomplikowane dla ciebie. Robią dokładnie to, co wyzwolenie zwierząt odrzuca. Dzielą zwierzęta na grupy według ich użyteczności dla ekosystemu albo według własnych teorii. Ostatnio przecież wyszła głośna teoria o inwazyjnych gatunkach obcych. I tak mamy nutrie, jenoty, szopy, gatunki inwazyjne, do eksterminacji całkowitej, a wilk chroniony, bo przywraca równowagę, lis łowny, bo ich za dużo. I jeszcze ta gloryfikacja natury jako harmonii, która tak naprawdę opiera się na dominacji silniejszego, na brutalności, przemocy, drapieżnictwie. Naprawdę, jak trzeba być tępym, żeby nie widzieć tak elementarnej sprzeczności? I za jakich durniów trzeba mieć swoich widzów, swoich wyborców, żeby takie gnioty stawiać do YouTube'a i liczyć na poklask? Na rechot chyba jakichś szczerbatych dziadów z zabitych dechami dziur, którzy powiedzą, nie chcą naszych salcesonów. No tak, ci nas nie lubią. Bo chcą nas dalej truć swoją gnojowicą i nie chcą się reformować, nie chcą się uczyć, nie chcą się cywilizować. Zajączkowska ma pewność, że w każdym społeczeństwie jest taka warstwa bagna, niereformowalna, niemoralna, która chce tkwić w stagnacji i robić rzeczy tak samo, jak robili przed wiekami. Zawsze znajdzie się banda rzezimieszków, którym jeżeli obiecasz, że tolerujesz ich i akceptujesz takimi, jakimi są i niczego od nich nie wymagasz, nie muszą się starać. Są prawilni, są właściwi tacy, jacy są. Każdemu można nagadać głupot
nawciskać, niczego nie wymagać i otrzymać łatwą nagrodę w postaci krzyżyka na karcie wyborczej. Proponuję prościej, daj im wody. Nie gimnastykuj się i nie wysilaj na pojęcia, których sama nie rozumiesz. Obiecuję, że już jutro w końcu opublikuję tą odpowiedź. Prawdę mówiąc, mi to troszeczkę było na rękę, żeby dzisiaj na szybko nagrać taką ripostę, ponieważ rano muszę dosyć wcześnie wstać i chyba nawet nie miałabym czasu za bardzo montować tej swojej dosyć długiej i dosyć no, takiej poważnej mowy. Po prostu nie nadążam z montowaniem swoich własnych filmików. No ale będę się starała robić co mogę. Do zobaczenia. Cześć.